Dzień dobry Państwu. Niestety opady w tym roku, opady śniegu, były wyjątkowo obfite. Sparaliżowało to praktycznie całe miasto, było dużym utrudnieniem dla mieszkańców, ale i również dla służb komunalnych. Proszę Państwa, pomimo tego służby cały czas działały, funkcjonowały, funkcjonują na terenie miasta praktycznie bez przerwy trzy pojazdy, które no, mają trudności z odśnieżaniem naszego miasta, to bez wątpienia. Te trudności wynikają z różnych przyczyn, oczywiście również z tego, że dróg gminnych jest jednak 160 km, a średnia prędkość, jaką te pojazdy mogą osiągnąć w tych mniejszych drogach, to jest zaledwie 5 km na godzinę. Skąd to wynika? No proszę Państwa, bardzo często zdarza się, że jadący z Pych no nie może pojechać dalej, ponieważ ktoś zaparkował samochód w taki sposób, że uniemożliwia przejechanie tym większym pojazdem. Samochód osobowy czasami się zmieści, niestety z Pych no jest trochę większy i szerszy. Wtedy kierowca musi wyjść i poszukiwać właściciela pojazdu. Czasami to trwa 10, czasami 15 minut, zanim ktoś się znajdzie, pojawi i ten samochód przestawi. Proszę Państwa, takie utrudnienia niestety zdarzają się codziennie, są na porządku dziennym. Proszę Państwa, poszło około 200 kilkudziesięciu ton soli w tym roku. Budżet był zabezpieczony w wystarczającej ilości, ale mimo to został poważnie nadszarpnięty. Wiemy, że to jest jednak bardzo kosztowna operacja. Na pewno z doniesień prasowych, telewizyjnych wiemy, iż Warszawa wydała 90 milionów złotych już na początku lutego na odśnieżanie tylko i wyłącznie w tym roku i te pieniądze zostały zwiększone do kolejnych, dużo większych kwot. Proszę Państwa, liczyliśmy, ile kosztowałoby wywiezienie śniegu z terenu miasta Ząbki. Otóż uwzględniając, iż w Ząbkach mamy 250 tysięcy metrów kwadratowych tylko i wyłącznie dróg gminnych utwardzonych, jeszcze raz powtarzam, gminnych utwardzonych, to tak naprawdę przy obecnym opadzie śniegu stanowi to ponad 100 tysięcy metrów sześciennych tego śniegu. Zakładając, że wystarczyłoby wywieźć tylko 1/4 tego śniegu, który spadł i to po, proszę Państwa, minimalnych, które obowiązują w tej chwili na rynku stawkach, kwotach, jest to kwota ponad 1 000 000 zł, którą trzeba byłoby wydać na wywiezienie tego niezbędnego śniegu. Podjąć decyzję, z której ulicy w tym roku, z wybudowania której ulicy zrezygnować na koszt wywiezienia śniegu, tak jak powiedziałem, tylko 1/4 tego śniegu, jest bardzo trudno. Myślę, że chyba nikt z nas takiej decyzji nie chciałby podejmować. Tym bardziej, że za 1 000 000 zł można wybudować około kilometra takiej podstawowej drogi gminnej, czyli w przełożeniu tak naprawdę około 2-3 dróg gminnych, małych, lokalnych, naszych ząbkowskich. Proszę Państwa, już boję się pomyśleć, co będzie, jak ten śnieg zacznie się roztapiać. Wiemy, że obecnie śnieg, zima, różnice temperatur spowodowały ubytki duże w asfalcie w nawierzchni. Ubytki te trudno jest łatać w warunkach obecnych pogotowych. Już jeszcze tej zimy wyjeżdżał raz sprzęt, łatając, proszę Państwa, te największe ubytki, które stwarzały po prostu zagrożenie dla pojazdów, co się spotkało z krytyką, że no pieniądze czy asfalt jest lany w błoto. Niestety, proszę Państwa, nie ma takich technologii. Jest bardzo trudno zrobić coś przy tych warunkach pogodowych dobrze i solidnie na trwale, więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy decydujemy się w tych trudnych warunkach o nałatanie tylko i wyłącznie tych najtrudniejszych dziur w trybie, powiedzmy sobie, awaryjnym. Natomiast jak tylko warunki się poprawią, będą pozostałe dziury wszystkie uzupełniane, łatane, gdy te warunki no, pozwolą na ich trwalsze załatanie. Więc powiedzmy sobie, każda z dwóch metod, czyli czekanie, żeby zrobić to dobrze, ma swoje wady i jest złe. Robienie tego wcześniej, gdy warunki ku temu nie sprzyjają, też jest złe. Proszę w tym momencie bardzo Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość. Myślę, że wspólnie uda się znaleźć jakiś złoty środek. Natomiast decyzja i w tym przypadku nie jest łatwa. Proszę Państwa, boję się również pomyśleć, co tak naprawdę będzie na drogach gminnych, nieutwardzonych zwłaszcza, gdy ten śnieg zacznie topnieć. Obfitość śniegu no niestety nie była spowodowana w żadnej mierze decyzjami czy z winy urzędników miasta Ząbki. Tak, taki mamy po prostu taką naturę, aurę w tym roku.
Uprzedzam już w tym momencie, że będą niestety występowały duże utrudnienia, zwłaszcza na drogach nieutwardzonych. W tym momencie również proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Naszą receptą na to jest, proszę Państwa, budowa intensywna dróg gminnych, utwardzanie tych kolejnych dróg gminnych. O utwardzaniu to myślę w tym momencie o budowie docelowym z kostki lub z asfaltu. W tym roku, proszę Państwa, zamierzamy wybudować kilkanaście dróg, kilkanaście kilometrów. Kilkanaście dróg gminnych, co się przełoży na blisko 10 km, więc myślę, że poprawa będzie znacząca i na tych drogach już w przyszłym roku będzie na pewno lepiej. Proszę Państwa, jeszcze raz proszę o cierpliwość. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza tym, którzy zaangażowali się osobiście w odśnieżanie naszego miasta, którzy dbali o otaczającą ich teren, zwłaszcza przylegające chodniki. To było widać i to doceniają tak naprawdę nie tylko ja, ale doceniają przede wszystkim mieszkańcy. Natomiast tych, którzy nie do końca jeszcze zdążyli, proszę Państwa, zadbać o najbliższe otoczenie, bardzo proszę o pomoc. Myślę, że to jest tak naprawdę w interesie nas wszystkich. Trudno jest, proszę Państwa, zarazem zapewnić urząd, który będzie gotowy na wszelkie ewentualności, na wszelkie kataklizmy i będzie mógł sprawnie reagować na to, a jednocześnie mógłby być tanim urzędem o niskich wydatkach bieżących. Staramy się, proszę Państwa, być gdzieś po środku. Niestety bycie po środku to również pewne wyrzeczenia i wady. Mam nadzieję, że będą z roku na rok coraz mniejsze. Jeszcze raz bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.